Dzisiaj o wynikach wszystkich tych, którzy uczestniczą w projekcie, który realizujemy, którzy uczestniczą m.in. w sesjach na żywo, które się odbywają od poniedziałku do piątku, którzy korzystają z różnego rodzaju strategii, które są dla naszej społeczności wspólne, których używamy na co dzień, ale zanim przejdziemy do szczegółów, pamiętajcie o subskrypcjach, o ustawieniu powiadomień i o lajkach, moi drodzy, za wszystkie tego typu aktywności. Serdecznie, serdecznie dziękuję, no i przechodzimy do tego, co mi się lubią najbardziej, a więc pokażcie, jak sobie ludzie radzą, czy idzie im dobrze, czy też nie. Moi drodzy, ja nie będę cofać się do początku roku, bo nie o to w tym chodzi. Natomiast chcę pokazać po pierwsze taką zakładkę. Mamy Reviews and Results i my wychodzimy w taką zakładkę jak Wasze wyniki. Mamy taki pierwszy wpis Adama kontem ranowym i taki mały przypadek. Z całego tygodnia wyszło mi prawie 25% zysku. Sorry, tak trafiłem na starcie. Pamiętajmy, konto ranowe mówi o tym, że z małymi środkami, z małym depozytem i sobie gdzieś tam jedziemy. I tu widać, są instrumenty zaraz na początku lutego. Strzelam, że tu jest zysk 15,15 dolara. Więc skromnie, jeżeli chodzi o kwotowość, ale 25% zysku? Okej, można. PSND z piątku, złoto z czwartku mnie niestety przyjechało i tutaj prawdopodobnie ktoś będzie z wynikami ujemnymi. Uwaga, to też się dzieje. Jest to część tego biznesu. Jak najbardziej trzeba akceptować. Idziemy dalej. Tu są kolejne pozycje. Minus, jakiś nudny ten poniedziałek, Damian z wynikiem ujemnym minus 127, jak najbardziej tak, takie rzeczy się zdarzają. Moich wyników nie będziemy oglądać, idziemy do Artura, Artur na API Azja, to jest jedno z podejść, które wykorzystujemy w godzinach porannych. Tu jest wynik, ciężko mi powiedzieć tak na szybko, ale strzelam, że około 300 dolarów zrobione. PSND, strategia bardzo prosta, która, uwaga, każdego dnia, dzieje się każdego dnia, mamy jakąś okazję, bo jest jakiś target każdego dnia do zaliczenia, do rozliczenia i teraz jeżeli mamy możliwości i wykorzystujemy scenariusze różne w ciągu dnia, to możemy coś z tym zrobić i tu jest przykład tego, jak to zostało wykorzystane. DML, Deep Market Level, kolejne zagrania w plusie. Ja znowu nie zliczę, ale ze 160-170 dolarów na plusie. Tu AGA, wynik minus 2,05%, zamknięte zlecenia z piątku na funcie do Nowozelandczyka. Jak powiedziałem, uwaga, minusy też są, zdarzają się jak najbardziej tak. Idziemy dalej do wpisów. Podsumowanie z tego tygodnia, API Night, tu mamy od jednej z osób wpis. To jest kwotowo już jakiś kosmos, bo jest 49 306. Serdecznie gratulujemy. Ewidentnie tu Arturo gra na między innymi kryptowalutach takich jak Bitcoin i widzę, że jest złoto do Australijczyka. Jak najbardziej to się w pozycjach pojawia. Ok, jeżeli tygodniowy wynik, bo to jest podsumowanie ostatniego tygodnia, zaraz na początku lutego, to zajebisty tydzień, nie ma co gadać. API Azja znowu się pojawia i aż tyle złapane, tu jest wynik 38 dolarów. API Azja ponownie 77 dolarów. Koniec z wynikiem 1%, 224, a więc to, że to jest wynik 224 dolary, zobaczcie, że ktoś zrealizował 1% zysku. Dla jednych to będzie bardzo dużo, ok, w skali dnia, dla innych to będzie zajebiście mało, to pozostawiam Wam do oceny, czy robienie zysku 1% dziennie to jest dużo, czy to jest mało, ok. Tu jest kolejny dzień, 7 lutego, API Azja 1,5%, AGA wpis 75 dolarów, super, gratulujemy. Wczoraj i dziś przy pomocy jednego z robotów 10,32% konto live. Mamy takie podsumowanie, zysk brutto 707,66 dolara. Są parametry, ja się w nie nie wczytuję, ale są parametry wszystkich zagrań. 186 pozycji, tyle pozycji robot wygenerował, super, gratulujemy. Bogaczka dzisiaj tak, bo zamknęłam z palca na 1% stracy, wrócą to trudno, tu jest zagranie jakieś z minusem i uwaga, tak jak powiedziałem wcześniej. Będą pozycje ujemne, znowu moich to nie dotykamy. Widać, że ktoś jest na trialu FTM od dzień drugi, 1,1%, wszystko grałem i jest w analizie rynku, dlatego, że mamy taką zakładkę, moi drodzy, analizy rynku i tutaj wymieniamy się koncepcjami, pomysłami, moi drodzy, na bieżąco cały czas tu się coś dzieje. Moi drodzy, udało się teraz czas na trudniejszą część, Karol, serdecznie gratulujemy, dlatego, że Karol się challenge'ował, a więc realizuje challenge, w którym to jest firma MyForex Funds, która wymaga zrobienia 8% zysku w 30 dni. Mniej więcej tu widać, że to się zrealizowało, czyli 8% zysku zostało zrobione w 4 dni. I znowu zachęcam Was do tego, sami powiedzcie, czy to jest dużo,
jeżeli jesteśmy w stanie zrobić 8% w 4 dni, czy mało, czy to jest wystarczające. Serdecznie Karolowi gratulujemy. Na pewno wyzwaniem jest jakby też ten kolejny etap, bo tam jeszcze coś jest do zrobienia. Michał wrzucił API Night'a 4127. API Night to jest pewien skrót, dla części obserwujących może to niewiele mówić, ale to jest podejście, które wykorzystujemy typowo w godzinach późno-wieczornych albo nocnych. No, nie będziemy ukrywać, dużo się dzieje z automatu, ok? Artur, API Azję, uzbrojony w cierpliwość, ok, nutka ryzyka i zobaczmy, co tu się dzieje. 503, Artur zrobił wynik $503. PSND, strategia bardzo podstawowa, którą robimy i realizujemy na początku. 485, ok. Cykl rotacyjny ceny, ponad $200, coś tutaj zostało zrobione na złocie, moje wpisy są nieważne. API Azja dzisiejsza, Dawid wrzucił 1,31%, $130, super, bardzo fajny wynik. Idziemy, tutaj Damian robi nam kontynuację, upgrade'uje na początku miesiąca trzeci dzień, 0,82%, bardzo ciężki dzień, ok, bardzo ciężki dzień, bo to, że wynik został zrobiony, to jest jedno, ale pamiętajmy, że za tym wszystkim kryją się również emocje, kryje się ten czas, który musimy poświęcić na przygotowanie, na wypracowanie i też trzymanie się później zasad. $413, super, gratulujemy. Dzień czwarty, trial FTMO, Damian znowu nam robi upgrade informacji i tutaj jest 341, kolejne 0,68% dołożone. Kubi nam wrzucił informację, że tydzień zakończony na 19,15% przy pomocy robota na funcie. No i widzimy, że zysk jakiś został wypracowany, $1,302, super, więc można w ten sposób. Idziemy dalej. Szymon, tydzień szósty, cykl ceny, konto Apex, sztywny SL. No i tutaj widzimy, jak to wygląda. Total Net Profit to jest konto, czy też wynik z platformy Ninja Trader na kontraktach terminowych. Moi drodzy, $8,485. Taki wynik, także super, zajebisty, zajebisty wynik. Tym bardziej, że na kontraktach terminowych, też na kontach fundowanych w oparciu o rynek futuresowy. No i mimo wszystko jest dużo trudniej tam jakby trzymać poziom. Jest to bardziej wymagające po prostu. Adam rzucił podsumowanie kolejnego tygodnia. Konto ranowe, prawie 33% kapitału. Super. $21,66. Więc można robić dużo procentowo, ale uwaga na małym kapitale, żeby ktoś się tutaj oglądając ten materiał nie zasugerował, że robimy tydzień w tydzień tego typu wyniki. Nie, to nie jest naszym założeniem, to nie jest naszym celem. Przy małych kwotach można poszaleć z ryzykiem, ale no na pewno nie przy dużych kwotach. Nie, jakby nie zachęcam. API Azja od Marty. Mamy wrzutkę 5349 i to wydaje mi się, że jest wynik dwóch dni, bo mamy czas otwarcia 9 i 10 lutego, więc jeżeli chodzi o wynik dwóch dni, no to fantastycznie. Tomek tutaj nam wrzucił wynik podglądu na właśnie na FTMO. Troszkę ręczny na tym wykresie, ale zobaczmy sobie, jak to wygląda. Konto, account size 160 tysięcy euro i widać, że trochę było na plusie, okej, troszeczkę na minusie, teraz jest w okolicach zera. I okej, tak też czasami będzie. To znaczy, bywają takie tygodnie, czy też takie okresy, w których, no, będziemy walczyć. Będzie trochę do przodu, trochę do tyłu, trochę do przodu, trochę do tyłu. Jeszcze do tego będą pojawiać się emocje, będziemy się kręcić w kółko. I uwaga, to nie jest tak, że w tradingu, jeżeli masz strategię i zasady, że jest to tylko pięknie, tylko fantastycznie. Przychodzą momenty, w których wszyscy ci pokazują środkowy palec, w sensie rynek ci to pokazuje. No i teraz to, co my możemy zrobić, to jedyne być konsekwentnym w realizowaniu swojego planu. Jeżeli zaczniemy się motać, to ten okres taki właśnie wahania w górę, w dół, będzie po prostu dłuższy, a też czasami po prostu trzeba odpuścić. 2-3 dni przerwy robi robotę i wracamy, jak to się mówi, mamy pewną świeżość i łatwiej nam decydować. Damian, skromny targecik z wczoraj i 4 targety z dzisiaj, w sumie 1,8%. Może mało, ale muszę trochę zwolnić z tradowaniem. Okej, fajny wpis od Damiana. Fajnie, że się tym podzielił. Chciałbym powiedzieć, że na naszym serwerze Discordowym dodaliśmy coś takiego, taką zakładkę po to, żeby pokazać, że coś tutaj się dzieje. Więcej, bo poza tym, że część handluje na kontach challenge'owych, na kontach też demo, czyli ćwiczy i przygotowuje się, tak też to się dzieje, na kontach realnym tak też to się dzieje, no to też kluczowa kwestia jest, skoro są traderzy, którzy są na kontach fundowanych, no to finalnie czy wypłacają, czy też nie wypłacają. I stworzyliśmy taką zakładkę i to się zaczyna pojawiać, uwaga, dosłownie chwilę temu. Zachęcamy naszych uczestników naszego projektu, naszej społeczności do trochę do chwalenia się, dobra?
bo uważam, że to jest ważna rzecz, żeby każdy mógł się tym pochwalić, żebyśmy z tym nie siedzieli, bo poza tym, że ja o tym mówię, okej, fajnie, ale teraz czy cała reszta, czy reszta może też to zrobić? To jest informacja o tym, że ktoś wypłacił 8141 dolarów i to jest ta informacja wytłuszczona, okej? A więc ktoś doszedł do jakiegoś kapitału i wypłacił zysk już, to była pierwsza osoba, która się tym pochwaliła. Tu jest kolejna, and the winner said API. Ktoś używał strategii API. Taki jest wpis. 2 challenge wtopione, ale jak to mówią, do 3 razy sztuka. W końcu na API siadło przy koncie challenge'owym 100 tysięcy dolarów. Szczerze mówiąc, na początku mentoringu nie liczyłem nawet na takie wypłaty, ale da się. Super zajebiście, bo wynik 4310 dolarów. Tu mogę powiedzieć w zasadzie tak, headshot, dlatego że póki co najlepszy wynik, który został tutaj pokazany w tych ostatnich dniach. Mam nadzieję, że to się będzie regularnie pojawiać i coraz częściej. Wypłata wpłynęła dopiero w zeszłym tygodniu, tak mi się przypomniał, jak zobaczyłem ten nowy kanał tutaj. To dołożę cegiełkę od siebie. Tu jest info o tym, że payout, czyli wypłata, będzie na poziomie 9453 dolarów. Chciałem jeszcze jedną rzecz na koniec powiedzieć. Serdecznie wszystkim tym, którzy to robią, czyli którzy poświęcają czas i pracują ciężko, serdecznie im gratuluję i trzymam dalej kciuki za wytrwałość, bo mimo wszystko to, czym się zajmujemy, a więc to handlowanie, inwestowanie czy trading szeroko rozumiany, wymaga na jakiegoś naszego poświęcenia, to nie pstryknięcie palców, bo to, że widzimy jakieś screena, to się wydaje, o, minuta, nie, za tym się kryje praca. Na ten moment tyle, wszystkiego dobrego, serdeczności, cześć, pozdrawiam.